Wczorajsza Rada Budowy przyniosła konkretną decyzję dotyczącą uruchomienia modernizowanego od jesieni skrzyżowania. Wyjazd i wjazd z Rejtana będzie możliwy już we wtorek po południu. Na weekend zaplanowano układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej oraz montaż nowej sygnalizacji świetlnej, którą kupiono specjalnie na to skrzyżowanie. Zostanie ona zaprogramowana w taki sposób, by jak najpłynniej umożliwić wjazd i wyjazd samochodów jadących w kierunku 17 stycznia. Tłumaczy kierownik budowy Wiesław Furmaniak z firmy Drogi i Ulice. To rozwiązanie będzie oczywiście czasowe do momentu zakończenia remontu skrzyżowania przy trapezie. Już wiadomo, że drogowcy napotkali tam na pierwsze problemy. Są to tak zwane kolizje wymienianego kolektora z instalacjami gazowymi i wodnymi. Na razie nie wiadomo, czy i na ile wpłynie to na tempo prac na tym odcinku. Finał remontu tej części skrzyżowania. Od strony trapezu planowano do tej pory na koniec czerwca. Wtorkowe otwarcie skrzyżowania przy Kauflandzie poprzedzić ma jeszcze szczegółowy odbiór dokonywany przez leszczyńską policję. Michał Wiśniewski, Panrama Media P.L.